Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się pisać aplikację z myślą o jej opublikowaniu na serwerze, z pewnością wiesz, że nie jest to takie proste. Stworzenie kodu aplikacji to zaledwie połowa sukcesu. Drugą stanowi jej profesjonalne wdrożenie, a potem szybkie aktualizowanie i wprowadzanie niezbędnych zmian od ręki, czyli za każdym razem, gdy to konieczne. Poznanie eleganckich technik wdrażania oraz metod automatyzacji jest kluczowe dla każdego programisty, który chce być skutecznym web developerem. Dzięki nim można zautomatyzować proces udostępniania aplikacji i uniknąć błędów, stresu oraz straty czasu. Ruby on Rails kurs wideo Wdrażanie, deployment na własne serwery i chmurę ma za zadanie pokazać Ci, jak opublikować aplikację napisaną w Ruby on Rails, zarówno na własnym serwerze, jak i w chmurze. Wystarczy, że uważnie prześledzisz wskazówki autora i zastosujesz je w praktyce, a proces wdrażania przestanie być dla Ciebie frustrującym doświadczeniem. Co więcej, wręcz zniknie z Twojej świadomości. Sprawdź, jak osiągnąć ten stan i poznaj dobre praktyki związane z konfigurowaniem aplikacji. Co Cię czeka podczas szkolenia? Podczas tego szkolenia nauczysz się konfigurować serwer i opanujesz zasady uruchamiania aplikacji napisanej w Ruby on Rails na własnym serwerze. By następnie zautomatyzować ten proces za pomocą skryptów napisanych w bibliotece Capistrano. Będziesz używać platformy chmurowej typu PaaS, Platform as a Service, do uruchomienia aplikacji Ruby on Rails. Zobaczysz, do czego mogą ci się przydać usługi chmurowe i poznasz sposoby takiej konfiguracji systemu, by aplikacja sama się testowała i wdrażała po wysłaniu kodu do repozytorium. Dowiesz się też, jak skorzystać z automatycznego powiadomienia o błędach. Jeśli uważnie prześledzisz zalecenia autora szkolenia Ruby on Rails Kurs Video Wdrażanie Deployment na własne serwery i chmurę, wskoczysz od razu na poziom średnio zaawansowany. A to oznacza, że uda Ci się osiągnąć stan, w którym zaledwie kilka minut po wysłaniu przez Ciebie kodu do repozytorium na serwerach będzie automatycznie uruchamiana najnowsza wersja właśnie wysłanego kodu. Napisz aplikację w Ruby on Rails i w kilka minut wyślij ją na serwer.